Cześć, tu Piotrek Sachtina. Witam Was wszystkich serdecznie w materiale poświęconym pierwszemu uruchomieniu komputera. Dowiedzcie się w nim, jakie kroki warto podjąć, by Wasza maszyna była dobrze skonfigurowana na starcie. Do dzieła! W większości przypadków przy uruchomieniu komputera nie będzie na nim żadnego systemu operacyjnego. Wyjątkami są te, które sprzedajemy z licencją na Windowsa. Pierwszym krokiem będzie więc jego instalacja. Do jej przeprowadzenia trzeba przygotować dysk na USB o pojemności 8 GB lub więcej i pobrać asystenta instalacji, który nagra na niego potrzebne dane. Następnie tak utworzony dysk wystarczy wpiąć w dowolny port USB w komputerze. Gdy płyta główna identyfikuje, że na dysku głównym nie ma systemu, szuka on automatycznie następnych dysków umożliwiających dalszy rozruch. Instalacyjne USB łapie się na to bez najmniejszego problemu. Sam proces instalacji jest bardzo intuicyjny. Wystarczy wybrać dysk, na który Windows ma trafić, usunąć z niego wszystkie partycje i program instalacyjny sam utworzy potrzebne dla siebie struktury. Swoją drogą, Linux w tej kwestii wygląda bardzo podobnie. Podczas instalacji Windowsa pojawią nam się opcje personalizacji systemu pod kątem sposobu użytkowania, jednak prawdę mówiąc nie mają one jakiegoś wielkiego wpływu na jego ostateczne działanie. Wszystko możemy też komfortowo zmienić po ukończeniu tego procesu, więc nie przejmujcie się tym aż tak na samym początku. Co do zgód na wszelkie śledzenie użytkownika, nie jestem ich fanem, ale pozostawiam to w Waszej dyspozycji. Pierwsze uruchomienie systemu łączy się za to z niechybnymi aktualizacjami, które nie znalazły jeszcze drogi do wersji instalacyjnej. Warto od nich zacząć, bo niekiedy braki w nich skutkują niestabilnym działaniem innych aplikacji. Oprócz tego, Windows Update posiada w swojej bazie sporo sterowników, więc przy tej okazji je odświeży. Jest jednak sporo takich sterowników, których w bazie danych nie ma. Wówczas trzeba poznać dokładny model swojej płyty głównej i pobrać je z oficjalnej strony producenta. Przeważnie są to sterowniki związane z dźwiękiem oraz siecią. Przy okazji możemy sięgnąć też po dedykowane oprogramowanie do sterownika wentylatorami czy światłem RGB. Oczywiście nie jest to konieczne, ale miło to mieć. Zdecydowanie ważniejszą kwestią jest aktualny sterownik karty graficznej. Pobiera się go ze strony producenta w zależności od chipa, jaki w niej siedzi. Nowe sterowniki często rozwiązują problemy w grach i aplikacjach oraz dodają wsparcie dla tych dopiero nawet wychodzących. Jeśli więc lubisz ogrywać tytuły zaraz po premierze, to warto przed odpaleniem sprawdzić oficjalne strony i uniknąć ewentualnych kłopotów i problemów. Po instalacji sterowników czas przejść do przydatnych po prostu na co dzień aplikacji. W moim przekonaniu Windows 11 jest dosyć kompletny, jednak bez VL Sim Playera do niego nawet nie podchodzę. Jest to w gruncie rzeczy jedna kluczowa rzecz, jaką instaluję, potem dochodzą ewentualnie Total Commander i Firefox. No i to już kwestia osobistych preferencji. Pamiętajcie, że nawet przeglądarka Microsoftu działa już na silniku z Chrome, więc wybór jest tak naprawdę iluzoryczny. Z własnego silnika korzysta praktycznie tylko i wyłącznie Mozilla Firefox, z tych bardziej popularnych przeglądarek, więc jeśli oblatujecie strach przed Google, jest to dla niego alternatywa. Po zainstalowaniu podstaw, reszta to już wasza sprawa, bo każdy z nas potrzebuje w końcu innych aplikacji. Jednak dzięki aktualnemu systemowi i sterownikom, te wybrane nie powinny sprawiać żadnych kłopotów. No i to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, a z przyjemnością na nie odpowiemy.